Cieplutko. Wczoraj nagrywałam dla Was vloga, mówiłam o sukience z Reserved'a. Słuchajcie, upolowałam. Jednak upolowałam nie tą, co chciałam, bo słuchajcie, tą, na którą się zasadzałam. Przymierzyłam tą sukienkę i powiem Wam, że ona się źle tutaj układała w ramionach. Po prostu, wiecie, tak odstawało jakoś do góry przy tym większym rozmiarze sukienki, żeby się w ogóle wmieścić w nią. Musiałam wziąć ten większy. Ale tutaj bardzo tak nieładnie się to układało i z tyłu również się nie układało, także wiecie, no coś tam było nie tak z tą sukienką, nie wiem, czy po prostu moja sylwetka akurat do tej sukienki się nie nadawała, czy ogólnie coś tam z szyciem, no niekoniecznie tak super. I pojechałam dzisiaj, w ogóle słuchajcie, było bardzo dużo ludzi pod sklepem, prawie cały parking zawalony. Także mówię, ojeju, co tu się dzieje, a chyba rzeczywiście ten Black Friday bardzo przyciąga i dużo ludzi po prostu kupuje różne rzeczy. Ja pojechałam właśnie po tą swoją sukienkę. Nie wzięłam tamtej, co chciałam, ale wzięłam w końcu inną. Już Wam pokazuję, co udało mi się upolować. Dzisiaj mam w ogóle, kochani, urodziny, tak, także dzisiaj taki bardzo, bardzo przyjemny dla mnie dzień. Jak widzicie, tutaj już kwiatuszki od męża, także bardzo, bardzo jestem szczęśliwa. Jeszcze mam jedną różyczkę od syna, ale jest już w kuchni. Nie chciałam tutaj wkładać, wiecie, do jednego wazonu, żeby była ta liczba jednak w wazonie nieparzysta kwiatuszków, ale na tej zajawce takiej będziecie mieli wrzuconą, więc kolor taki inny troszkę tej różyczki, ale też bardzo, bardzo przyjemny. I dzisiaj powiem Wam, dzień zaczął się dla mnie bardzo mile, mimo tego, że jest, wiecie, ponuro, nie ma słońca, no ale tak to już jest w tym listopadzie. I pokazuję Wam moją sukieneczkę, bo chcieliście zobaczyć, zresztą ja nagrywałam wczoraj i mówiłam, że podzielę się z Wami właśnie tym, co kupiłam. I zobaczcie, już Wam pokazuję. Mówiłam, że będzie to sukienka wzorzysta i tutaj zobaczcie, krój sukieneczki, takie, ona ma takie fajne kwiatki i powiem Wam, że tamtą, co oglądałam, to była bardziej z zielenią, czarny z zielenią, a tutaj jest bardziej z beżem, czyli bardziej takie, wiecie, bardziej brąz, beż mi się wydaje, że to jest. No tak mi się wydaje, że to takie kolorki i bardziej po prostu pode mnie, bardziej mi ten po prostu kolor podchodzi. Chociaż tutaj zieleń, no nie wiem, dla mnie to jest bardziej taki beż, brąz z czarnym. Także taka, to jak widzicie, stójeczka i tutaj są, nie wiem czy to dobrze widać, guziczki. O, te guziczki tutaj mamy oczywiście takie w pasie jakby, nie wiem, czy to jest gumeczka? Tak, tutaj w pasie mamy taką gumeczkę. Do tego idzie, nie mam jak Wam tutaj tego pokazać, bo to jest w ogóle raz, że długie. O, do tego idzie tutaj widzicie, niteczki są z boku, dwie. Przez to mamy przełożony paseczek, którym się możemy obwiązać lub nie. Możemy zawiązać pasek na środeczku, na boku lub w ogóle z tyłu na przykład, tak? Możliwości mamy dużo. Rękawek, zobaczcie, jest taki, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, taki przezroczysty, zakończony też właśnie gumeczką. No i zobaczcie, tu jest pas i zobaczcie, jaka ona jest długa. Taka fajna prawie do ziemi. Także powiem Wam, że super. I ta sukienka jest w ogóle na, też na podszewce. Ona, wiadomo, no w rękawkach nie ma. I tutaj od karczku z tyłu zaczyna się właśnie na długości już całej sukieneczki ta podszeweczka. O, zobaczcie sobie. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Widzicie? O. Czyli też tak fajnie na plus. O, Kicia przyszła. Chodź, pokażesz się. No chodź. A, dobra. Za chwilę, nie chcę się dać wziąć. I słuchajcie, cena w ogóle, tutaj macie kodzik
produktu, jakby ktoś był zainteresowany. Mam nadzieję, że tam wyostrzy fajnie. Ja wzięłam jednak ten rozmiar 44, bo wydaje mi się, ja ją wczoraj mierzyłam, wydaje mi się, że to 42 było na mnie takie ciasnawe. Już dzisiaj nie mierzyłam tego 42, już nie miałam siły, bo przymierzyłam, wiecie, ten rozmiar sukienki, który niby chciałam wziąć docelowo. Przymierzałam dwa rozmiary, ale no niestety, mówię wam, nie układało się to po prostu dobrze. Ta się dobrze układała. Z przodu, jak i z tyłu, bardzo fajnie, także chcę wejść do torby. Bardzo fajnie się ta układała. Także w sumie zdecydowałam się na to. Nie chciałam wziąć tej, dlatego że te rękawki są przezroczyste. Mówię, takie wiecie, w tamtej sukieneczce te rękawki były jednak całe, takie jak tutaj, że takie nieprzezroczyste. Ten materiał jest taki cieńszy, ale powiem wam, że bardzo chciałam mieć właśnie taką sukienkę długą. Coś mnie naszło, powiem wam, że ja to chyba nie mam. W zasadzie mam jedną. Mam jedną pomarańczową, weselną, długą, a tak to nie mam żadnych długich. Ale chciałam właśnie, bardzo mi się podoba, na przykład, o, pies teraz będzie szczekał, założyć do botków, czy do kozaków, do płaszcza. Także bardzo chciałam właśnie taką sukienkę mieć. Udało mi się upolować ceny, widzieliście, że ona kosztuje wyjściowo 179,99. Rozmiarki są od 34 do 44 i tak dzięki temu, że miałam właśnie, zobaczcie, dostałam kartę prezentową, że tutaj miałam po prostu wartość na karcie 100 zł, zużyłam ten dzisiejszy, tak to wygląda, dostajecie tak, także bardzo, bardzo fajny taki, wiecie, prezent na przykład też może być, bo no nie zawsze trafimy, tak, w usta kogoś, a jak damy taką kartę, to każdy sobie sam może coś wybrać w danym sklepie, no nie mówię akurat o Rizerdzie, ale w danym sklepie. No w ogóle made in Maroko, ta sukienka. Jeżeli chodzi o skład, to nie pytajcie, skład jest po prostu masakryczny. Ta za, ona była 159, ta co mi się podobała, skład miała lepszy, to była wiskoza, to jest niestety poliester, niestety. Ceny w ogóle zaporowe, jak na taki materiał. Była jeszcze jedna, ja wam może, wiecie co, dogram, przejdę po prostu na komputer i pokażę wam te sukienki, które ja sobie wybrałam, że chciałabym przymierzyć, czy też właśnie, no, przymierzyć, które mi się podobały, które tak, wiecie, ale dużo po prostu nie ma w sklepie stacjonarnie, więc wiecie, to co jest na internecie, to co zobaczymy, to nie zawsze po prostu nam się tam, wiecie, no wszystko zauważymy, no przede wszystkim wszystko trzeba przymierzyć, tak, bo nie wiemy. Ja tam trochę pomierzyłam wczoraj, wiem, który fason już dla mnie nie, ale ten zdecydowałam się w końcu na to, także słuchajcie, było dzisiaj w sklepie już minus 20, Black Friday, na wszystko minus 20 w Reserve, więc sobie poleciałam, dostałam tą zniżkę, minus 20, zużyłam bon, także w sumie do sukienki dopłaciłam tam 45 zł niecałe, 45 zł, także w sumie za 45 zł mam taką sukienkę, czyli dla mnie super, bo nie, powiem wam, że za 180 zł nie kupiłabym tej sukienki, bo to jest po prostu hardkorowa cena i jeszcze tym bardziej, że to jest poliester. No, ale jeżeli miałam taką możliwość, miałam ten bon, wiecie, rabat i tak dalej, także za 45 zł uważam, że mam fajną sukieneczkę. Teraz wam nie będę mierzyć, myślę, że później po prostu wam dogram, ewentualnie jak się tam w nią ubiorę, to jakąś tam migaweczkę w którymś vlogu wam wrzucę. To jest to wszystko, co chciałam wam powiedzieć i mówiłam wam wczoraj też, że zamówiłam online. I słuchajcie, wczoraj już dostałam SMS-a z Rizerda, że już jest paczka do odbioru, także po prostu ekspres. Wczoraj zamówiłam i wczoraj dostałam już SMS-a, że skompletowali. No, musieli gdzieś tam mieć po prostu w magazynie i wiecie, gdzieś nie na sklepie, a gdzieś w magazynie, nie wiem o co tam chodzi, bo na sklepie tych rzeczy nie widziałam. No ale nieważne, w każdym razie dostałam szybko. I jestem bardzo zadowolona, że szybko. I teraz zobaczymy, pokażę wam te rzeczy. Tu są dwie rzeczy. Koszula nocna. Ładnie zapakowana, słuchajcie. O, jak ładnie? Ten papierku.
Ja oczywiście już wyjęłam z tego. Pokażę Wam pierwszą rzecz, bardzo fajna w dotyku. O kurczę, nie sprawdziłam sobie materiału. Zobaczcie, to jest ta koszula nocna. O, z takim rękawkiem, wiecie, on jest taki nie do końca taki dłuższy. O, taki jest ten rękawek. Tutaj mamy ten napis, no i zwykła taka koszula nocna. Tutaj taka trochę jakby zaokrąglona na brzegu. A co to jest w ogóle za napis? Dream Morphing Less. Aha, no dobrze. I teraz tak, ja wzięłam rozmiar L, myślę, że będzie dobra. Tutaj macie ten numer referencyjny, jak tam ktoś sobie chce poszukać, zobaczyć. I zobaczcie, tu już była obniżka z 40 na 30 i jeszcze był Black Friday, więc minus 20. Także mówię Wam, 23 coś złoty. Nie, będzie dobra. Będzie dobra ta. Idealna będzie do spania. Lubię takie właśnie koszule najbardziej. 23, także uważam, że cena świetna. Będę sobie później mierzyć, ale myślę, że zostanie ze mną. I teraz słuchajcie, zamówiłam tą sukieneczkę, którą też wyhaczyłam na stronie, która mi się podobała i zobaczymy. Dzisiaj w ogóle może będę mężowi pokazywała, mierzyła jedną, drugą, niech zobaczy, bo wiecie, no zawsze mam na tą sukienkę długą paragon, w razie czego zawsze mogę oddać, prawda? Ale no, nie chciałabym. Zobaczcie, druga taka sukieneczka. Tu już są takie bardziej nie kwiaty, tylko takie jakieś maziaje. Przypomina to jakąś panterę, geparda, coś takiego. I zobaczcie, ona jest... Tu już macie takie... Raz... no... dwie części jakby zszyte i na dole jeszcze taka falbaneczka. Nie wiem, ja nie mam... Wam tego jak pokazać. I powiem Wam tak, też mi się spodobała na stronie. Ona była właśnie przeceniona. Ona ma ten rękawek taki tutaj 3/4. Fajny ma właśnie dekolt, bo ma w literkę V. No i w pasie też tutaj powiedzmy jest tu gumka. No takie przeszycie w pasie. Także też może coś wyszczuplającego, niekoniecznie, że jakiś tam, wiecie, wór. Dobra, będę sobie to mierzyć. Wzięłam rozmiar 44, bo na stronie już taki tylko został. Nie było 42. Nie wiem, jak ja się w to zmieszczę. No zobaczymy. Made in Poland, tu w ogóle pisze, tam był Made in Maroko. I tutaj ten, powiem Wam, że kwota też nie mała za tą sukienkę. Zobaczcie, 160 zł prawie, bez grosza. A ona była przeceniona na stronie, tak, 90 chyba tam, 9, wiecie, coś tam z tymi groszami, 90. A że było minus 20%, no to ona też wyszła 70 chyba. Coś złoty. Także jak ona będzie dobra, to powiem Wam też będzie super kiecuszka. Właśnie do bodków, do kozaków. Ona tu już nie ma żadnej podszywki. Tamto to wiem, że był 100% poliester, ale jak już mówię też o składzie, to bym Wam chciała powiedzieć. Tylko czy znajdę? Dobra, muszę ją od spodu może. Dużo materiału, powiem Wam. Dużo do szukania. O, jest. Bo nie pamiętam, na pewno patrzałam, ale nie pamiętam. Zaraz Wam powiem, jaki skład. 100% wiskoza. No, widzicie? Tak? Tak. 100% wiskoza. Także tutaj mamy materiał o wiele lepszy niż tamten. W ogóle ceny tych kiecek są zaporowe, no ale no jak są te, wiecie, jakieś obniżki czy coś, to można sobie coś upolować, wyhaczyć. Dobra, to później będę w ogóle mierzyć. Dam Wam znać, czy w ogóle się tam, wiecie, zmieściłam, jak to w ogóle leży, bo może po prostu, wiecie, nie będę się w tym dobrze czuła, nie będzie to, powiedzmy, fason dla mnie, wiecie, czasami są szyte te sukienki na wyższe jakieś osoby, także różnie to może być, także będę mierzyć i dam Wam oczywiście znać, czy ta sukienka zostaje ze mną. I słuchajcie, jako że mam cię urodziny, dostałam, słuchajcie, prezent kolejny. Firma Garrett Electronics zaoferowała mi tutaj możliwość, słuchajcie, wybrania produktu ze strony firmy. Firma Garrett Electronics dokładnie. I miałam możliwość wybrania sobie zegarka. I wybrałam zegarek. Paczka do mnie przyszła już chyba
dzień albo dwa leży, ale mówię, nie otwieram. Chciałam właśnie otworzyć sobie paczuszkę dzisiaj w urodziny, także dzisiaj mam naprawdę bardzo, bardzo przyjemny dzień i otworzę ją razem z Wami. Także jestem bardzo dzisiaj, powiem Wam, podekscytowana. Powiem Wam, że firma Garrett Electronics, oprócz zegarków właśnie smartwatchy, ma również taką elektronikę oraz akcesoria beauty, czyli różne urządzenia do peelingów, do mezoterapii na przykład. Duża, duża oferta firmy. Także zapraszam Was serdecznie na stronę firmy. O matko, ładnie zapakowane. Nie dostanę się dziś do tego. Słuchajcie. Dobra, muszę potraktować to, żeby Wam, wiecie, czasu nie zajmować. Ja odnośnie, bo to jest zegarek, to jest smartwatch, zaraz Wam go pokażę. Wybrałam sobie, oczywiście się nie mogłam zdecydować, bo kolorów, fasonów po prostu milion. Także zobaczymy. Tutaj mamy folię zabezpieczającą. Tutaj mamy pudełeczko, zobaczcie. Garrett Electronics, www.garrett.eu. Tak wygląda pudełeczko z zegarkiem, ze smartwatchem. Oczywiście, kochani, ja Wam podlinkuję w opisie pod filmem, jaki mam zegarek i stronę marki, żebyście sobie mogli zobaczyć, zapoznać się z ofertą, co firma oferuje. Tutaj mam bardzo fajnie, super, bo otrzymałam dwie takie czekoladki, także super, na pewno znajdą, wiecie, amatorów. Sama chętnie spróbuję. Dobra, i to jest wszystko, co tutaj otrzymałam. Także bardzo dziękuję firmie Garrett Electronics za możliwość wybrania sobie zegarka. O, tutaj macie w ogóle, słuchajcie, one są z Kielc. Widzicie tutaj namiary. O, bardzo fajne pudełeczko. Garrett Woman Nova Gold Pink. Tak tutaj jest. Tak tutaj jest opisane. O. To jeszcze jest pudełeczko. I otworzymy sobie je. Tak, muszę tutaj przeciąć z folijka. Najlepszy by był, dobra, zdarło. Najlepszy by był do tego nóż, no ale jakoś sobie poradzimy. Czyli otwieram. Tutaj coś dostałam. To jest pewnie jakaś smycz. O, smyczka, tak. Smyczka w prezencie. Przyda się na pewno. Garrett. Lider sprzedaży smartwatchy w Polsce, www.garrett.pl. Także smyczka się na pewno przyda. I jest zegarek zapakowany w folijkę. Na takiej fajnej gąbeczce. Zaraz Wam pokażę. I tutaj jeszcze chyba mamy ładowarkę. Ja, wiecie, robię z Wami otwarcie, także jestem tak samo zdziwiona jak i Wy. Tak, ładowareczka. No i tutaj mamy jakąś, tutaj jest nazwa smartwatch Garrett Woman Nova. Tak się nazywa, kolor pink, bo dlatego, że ja mam, i tutaj mamy gwarancję. Gwarancję, a tutaj pewnie instrukcję obsługi. I tak wygląda. Słuchajcie, zegareczek. To jest jakaś folia naklejona. Musiałam się do Was przesunąć, żebyście zobaczyli. Zobaczcie. Taki fajny paseczek gumowy. Ja sobie wybrałam w kolorze różowym. I taka tarcza. Także mnie się osobiście no bardzo podobał ten zegarek. I powiem Wam, że byłam troszeczkę przestraszona później, bo wybrałam sobie produkt, a mówię, myślałam, że ta tarcza będzie jakaś taka, wiecie, bardzo duża. Ale nie, nawet nie. Powiem Wam, że jest ok. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tu jest chyba jakaś folia. Tak. O. Zobaczcie teraz bez folii. Jak ładnie wygląda. Jejku. Super. Śliczny jest. Bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość wybrania.
Aha, no i w ogóle, czy on mi się zmieści na rękę? Zobaczymy, słuchajcie. Czy on mi w ogóle wejdzie? O kurczę, no nie wiem. Ło, to w ogóle chyba jest nienaładowany, powiem wam. Będę musiała, powiem wam tak, zrobimy, że ja sobie tutaj sprawdzę, czy to działa. O, super. Aha, tu się wkłada, dobra, pod spód. Ekstra, o. Ło, kurczę, powiem wam, że bardzo mi się podoba. Jeju, jest śliczny. Zobaczcie. O, może tak. Piękny, nie jest w ogóle za duża. Bałam się, że będzie, wiecie, jakaś ta tarcza bardzo taka duża, ale nie, bardzo, bardzo fajnie wygląda. Słuchajcie, na razie ściągnę. Kurczę, no bardzo mi się podoba. Rewelacja. Dobra, zobaczymy, jak będzie dalej. Tylko wiecie co? Nie wiem, czy on się da w ogóle włączyć w tej chwili. Chyba nie. Zobacz. A nie, włączył się. O, ma taką tarczę. No, wyostrz się. Włączył się. O. Ma taką tarczę. Ja tarczę bym chciała jakąś inną, ale to wiecie co? Teraz nie będę sobie... nie ma notatek. Dobra, nie będę... Muszę się po prostu zapoznać, wiecie, troszeczkę z instrukcją i tak dalej. O co chodzi? A, tutaj mamy tył zegarka. Tutaj jest też jakaś folijka, także tak on wygląda. O, i tu chyba jeszcze coś trzeba odkleić. No dobra. Zobaczymy. Muszę go, wiecie, naładować sobie, poczytać. Wiecie co, skurcz dostałam w palce. Naładować, zobaczyć właśnie, jakie funkcje i tak dalej. Także na pewno będę wam jeszcze mówić. A na razie to po prostu tyle. Taki open box. Dziękuję bardzo firmie Garrett jeszcze raz. Bardzo mi jest miło, tym bardziej, że właśnie dzisiaj mam urodziny, więc idealny po prostu prezent. I co chciałam wam jeszcze powiedzieć. Będę wam jeszcze kręciła jakiś filmik z tym zegarkiem, postaram się tutaj wam zbliżyć, pokazać funkcję, bo tak naprawdę w tym momencie, wiecie, no niby jest na stronie, ale wiecie, jakby ktoś chciał już w tym momencie, to ja wam mówiłam, jaki to jest. Garrett Woman Nova przez V Gold Pink. O, ja mam konkretnie ten model, także możecie już nawet sobie w tym momencie, jak ktoś jest... Przepraszam, weszłam w tą folię bąbelkową. Jak już ktoś jest w tym momencie zainteresowany, to można sobie samemu zobaczyć, jakie ma funkcje zegarek. Także tyle, myślę, na dzisiaj w filmiku. I co wam jeszcze chciałam powiedzieć? No w opisie filmu wam oczywiście dam link do tego zegarka, także wiecie, nie musicie sobie szukać, tylko bezpośrednio wejdziecie sobie w link i możecie łatwo znaleźć ten zegarek, jego właśnie wszystkie funkcje. I jeszcze wam chciałam powiedzieć o rabacie, że dla widzów, dla moich widzów firma Garrett przygotowała rabat, ponieważ wiecie, zbliżają się święta, czas prezentów, no wiadomo, urodziny, imieniny swoją drogą, ale Mikołaj, gwiazdka i tak dalej, także myślę, że warto skorzystać z kodu rabatowego. Kod rabatowy to podróże20, bez polskich znaków i to jest 20% zniżki na wszystkie nieprzecenione rzeczy na stronie firmy Garrett Electronics. Także super. Myślę, że warto skorzystać z rabatu, coś sobie tam zawsze można wybrać i jest bardzo duża sekcja właśnie beauty, także zachęcam do odwiedzenia strony. Dobra, kochani, tyle w dzisiejszym filmiku. Jakbyście mieli jakieś pytania do mnie odnośnie czy właśnie zegarka, jak się sprawdza i tak dalej, znaczy ja będę jeszcze starała się nakręcić, wiecie, tak dodatkowo pokazać wam, czy tam tą tarczę mi się na przykład udało zmienić, tak, i o funkcjach, jakie mam. No, a na razie to tyle. Także dziękuję wam, kochani, bardzo serdecznie. Życzę wam wszystkim dużo zdrówka, pomyślności. Jeżeli filmik się podobał, to łapka do góry, bardzo proszę. I subskrypcja, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału. Ja wam już bardzo dzisiaj serdecznie dziękuję. Postaram się jeszcze może nie w tym filmie, bo już widzę, że gadam i gadam, rozgadałam się dzisiaj bardzo. W kolejnym filmiku może wam pokażę po prostu te sukieneczki, które mi się podobały.
podobały. Może Wy sobie coś tam, wiecie, dziewczyny, wyhaczycie fajnego dla siebie, na prezent na przykład, czy po prostu tak zrobić sobie przyjemność i coś zakupić. Myślę, że dzisiaj jest piątek, tak? Postaram się dzisiaj Wam wrzucić jeszcze film, żebyście sobie zobaczyły, jak wyglądają te moje właśnie sukieneczki. No i co? I po prostu w kolejnym filmiku może pokażę Wam, co mi się podoba z takich nowości, jeżeli chodzi na przykład o Reserved Dam i na które rzeczy polowałam, a które niekoniecznie na mojej sylwetce się sprawdzają. Dobra, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, miłego dnia, życzę wieczoru, nocy, w zależności od tego, kiedy będziecie oglądać, miłego weekendu, piąteczku, do zobaczenia, trzymajcie się, buziaki, pa, pa.